Konkurs Mistrz Dekarstwa 2021 wchodzi w decydującą fazę. Za nami drugi etap konkursu, a z laureatami tego etapu spotkałem się w Centrum Szkoleniowym w Ponicach. Kamil, witam się z Tobą po przyjacielsku już. Cześć, witaj. Cześć. Dlaczego po przyjacielsku? Dlatego, że widzimy się już drugi raz, drugi etap konkursu Mistrz Dekarstwa dobiegł końca, a Ty poprawiłeś swoją pozycję z drugiego miejsca, tym razem pierwsze miejsce. Ocenialiśmy z kolei system montaży rynny. Czym charakteryzuje się ten montaż rynny? Łatwiejszy, bo szybszy w wykonaniu, prostszy, a kominy jednak bardziej wymagają większej uwagi i nakładu pracy. Widzimy, że system rynnowy bardzo mocno się rozwija. Za nami jest system rynny ukrytej. Jakie panują trendy w tym momencie, jeżeli chodzi o rynny? Zmieniają się właśnie, nowe budownictwo powstaje i te domy są bezokopowe. I akurat ten fajny produkt jest z rynną ukryto. Będzie się sprzedawał coraz częściej. Myślisz, że to jest na zapotrzebowanie dekarzy odpowiedź? Bardziej chyba architektów, bo oni to jednak projektują. No i tendencja zmieniającej się mody dachowej, czy tam domów, tak? Brył budynku, to się zmienia teraz. Widać to. Kończy się drugi etap, który w dużej mierze zależał od odbiorców, od tego, co mówią odbiorcy w internecie. To oni oceniali Ciebie bardzo wysoko, to oni na Ciebie głosowali? Ciężko było przekonać ich do swojego produktu? Może nie tyle, że ciężko, tylko nie wszystkim się chce po prostu głosować. Dużo też wysyłałem informacji, żeby głosowali na mnie, dla byłych klientów, u których robiłem dach, to oni mówią bez problemu. Kamil, była pilarka, jest zestaw narzędzi combo. Serdecznie gratuluję. Dzięki. Dziękuję. Jacek, wiedziałem, że prędzej czy później spotkamy się znowu. Zwyciężyłeś całą zeszłą edycję. W tej troszeczkę zaspałeś chyba w pierwszym etapie. Czy to jest taka taktyka przyczajony tygrys, ukryty smok? Myślę, że nie. Po prostu dużo spraw miałem na głowie, i tak wyszło po prostu. Skąd pomysł na to, żeby jeszcze raz wziąć udział w konkursie? W poprzedniej edycji się udało, to postanowiłem spróbować i w tej. A nie jest tak, że kolega, który w poprzednim etapie próbował zmotywować Ciebie, zadziałał? Nie, myślę, że chodzi o Kamila, tak? Myślę, że w tym etapie jest bardzo duża konkurencja, jest wielu dobrych fachowców, których też po części, to znaczy większą część znam, przynajmniej z naszych okolic, a Kamil, myślę, że jest jednym z głównych faworytów w tej edycji konkursu. Gdybyś miał wybrać element, który Ty najbardziej lubisz robić na dachu, nie wiem, będzie to obitka komina, czy będzie to montaż systemu rynnowego? To raczej komin. Jest to bardziej czasochłonne i można bardziej pokazać swoje umiejętności. Ciągle nie rozumiem, dlaczego w drugim etapie, gdzie była rynna, Ty zdobywasz drugie miejsce, a w pierwszym Cię zabrakło. Wytłumacz mi to. Ciężko to wytłumaczyć. Tutaj dużą rolę ma publiczność, także nie wiem. Nie umiem tego wytłumaczyć. Chciałbyś coś powiedzieć do publiczności jeszcze? Chciałbym podziękować za wszystkie oddane na mnie głosy, i zachęcić do dalszego głosowania nie tylko na mnie, ale na pozostałych uczestników. Jacku, tu jest nagroda, którą otrzymujesz za drugi etap. Mam nadzieję, że widzimy się w trzecim etapie. Myślę, że idealnie wpasuje się do BMW, którym odjechałeś. Na pewno się przyda. Kolorystycznie się zgrywa. Łukasz, systematyka w Twoich działaniach to jest chyba coś takiego, co Cię charakteryzuje. Trzecie miejsce w pierwszym etapie, trzecie miejsce w drugim etapie, które będzie w finale. Tego nie potrafię określić. To wszystko dzięki tym osobom, które głosowały. Bardzo wszystkim dziękuję za głosy. Wszystkich pozdrawiam. Progresu nie ma, ale bardzo się cieszę z trzeciego miejsca. To jest super, super osiągnięcie. Bardzo dziękuję. W którym etapie prac Ty się lepiej czujesz? Czy wykończenie rynnowe, czy obitka komina? Wydaje mi się, że fajny jest ten etap związany z rynnami. To jest takie rozpoczęcie prac. Ale najbardziej lubię ten etap zakończeniowy, czyli montaż gąsiorów. Pokrycie dachowe to jest branża, której nie sprzedaje się codziennie temu samemu klientowi, więc to chyba jest taki dobry motyw zaczepny do tego, żeby zadzwonić do byłego klienta, porozmawiać, jak tam wygląda sprawa dachu, jak to wszystko się układa.
Tak, no stwarza to możliwość pozyskania jeszcze dodatkowej usługi, bo zdarzył mi się taki telefon i rozmowa z klientem, który no przypomniał sobie o mnie, no i jak gdyby pozyskałem nowe zlecenie też przez to. A jak wyobrażasz sobie finał? No ciężko sobie wyobrazić. Firma Blachotrapez jest, może nas zaskoczyć swoimi działaniami. Ciężko powiedzieć, czy to będzie wykonanie jakiegoś trudnego detalu, jakiejś realizacji, czy nie wiem, może jakaś konkurencja sportowa. Jacek powiedział wcześniej, że będziesz jednym z faworytów w finale. Zgadzasz się z tym? Konkurowanie z takimi osobami jak Jacek, doświadczonymi, to sama przyjemność. No fajnie, miło, że tak powiedział, ale ja widzę jego na miejscu. Po prostu wydaje mi się, że obroni tytuł z zeszłego roku. Trudno z nim będzie rywalizować, ale no zobaczymy, jak pójdzie. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Ja dzisiaj wręczam Ci nagrodę po raz drugi za trzecie miejsce. Życzę Ci sukcesów, życzę Ci zwycięstwa, ale życzę to również pozostałej ósemce, która zostanie wyłoniona. Muszę być sprawiedliwy. Trzymam za Was kciuki. Tutaj jest nagroda dla Ciebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.